Jest taki mechanizm w życiu człowieka, kiedy przychodzi do modlitwy po uwolnienie z jakiejś sprawy i nie ma wiary, ale przychodzi, bo wszyscy przychodzą, albo przychodzi, bo potrzebuje pomocy, ale nadal nie uważa, że jest to jego jedyny, ostatni ratunek, taki, który naprawdę działa. I diabeł wtedy podważa skuteczność modlitwy. I krok po kroku wykrada ci wiarę w to, kim jesteś, jaki jest twój autorytet, ile może modlitwa sprawiedliwego i że nie ma znaczenia, kto się o ciebie modli. Nie ma słabych i mocniejszych, którzy kładą na ciebie ręce. Oni są naczyniem, przez które przepływa moc Ducha Świętego, uwolniona przez twoją wiarę. Tak? I pamiętajcie tylko jedną rzecz, o której chcę, żebyście wiedzieli. Wszystko, co tutaj mówię, mówię z miejsca doświadczenia. Nie, że gdzieś to przeczytałam i jestem cwana i kuta na cztery nogi. Wszystko, co do was mówię, wszystko przeżyłam, poczułam, przewalczyłam, przepłakałam. Był taki czas na samym początku, kiedy jak kładli na mnie ręce Artur i Agata, to wszystko działało. Kiedy Artur mówi, wyjdźcie do modlitwy, ci, którzy jesteście chorzy, wychodzą ludzie, w większości przypadków, tacy, którzy czasami do nas przychodzą i nie są w naszym kościele i chcą, żeby Artur i Agata kładli na nich ręce, a jak Artur woła ewangelistów, to już jest nie halo, wycofują się. Diabeł tak powoli przychodzi, także i do nas, i mówi, modlitwa nie działa, nic innego ci nie pomoże w tym kościele już nic nie działa. Musisz iść szukać gdzieś indziej, dalej, do kogoś, kto jest bardziej w coś innego zaangażowany, może do innego kościoła. Ale wiecie, i tam nie zadziała, dlatego że podważyłeś Boże Słowo w swoim sercu. Nie jesteś blisko, nie masz relacji z Bogiem, wlazłeś gdzieś w ogóle i głupot szukasz. A diabeł krok po kroku wykrada pewne rzeczy, które niosą życie. Jeżeli jesteś na kogoś zły, albo uważasz go za małego, nie odbierzesz słowa błogosławieństwa z jego ust. To prawda. Które on tu będzie głosił. Nie możesz uważać kogoś drugiego za gorszego od siebie. Bo Bóg przez niego będzie mówił do twojego życia. Posłuchajcie, nie ma mocniejszego autorytetu niż imię Jezus na świecie i wszędzie. Nie ma. Nie ma. Każda osoba, która wierzy, jeżeli do Niego przychodzi, to moc każdej łajzy i szmaty i każdego ducha zostanie złamana. A powiem ci w większości przypadków jeszcze jedną rzecz. To jest twoja głowa. Wiecie, że diabeł jest pokonany. Nakręcasz się, nakręcasz swoje myśli. To jest twoja głowa. Włazisz nie wiadomo gdzie. Ostatni rok mojego życia chodziłam pod dnie piekła. Wyrywałam się na chwilę, nabierałam oddechu i tonęłam dalej, bo moje myśli przekierowywały się na miejsce porażki. A jak byłam osłabiona, to łatwo było jeszcze mnie dobić. To diabeł przychodził, zabijał i wykradał Boże Słowo. Pewnego dnia obudziłam się zmęczona i pomyślałam, Boże, czy ja jeszcze pamiętam te słowa, które były we mnie złożone? I była potrzebna pokuta i nic nie działało. Wszystko straciło moc, bo diabeł mnie oszukał. Nie na darmo Paweł mówił, przemieńcie swoje myślenie. To jest też zmiana duszy, bo to z automatu wpływa na to, jaka jest twoja dusza. Musimy przeorać nasze głowy. To jest ciężka praca. Za dużo analizujemy, za dużo zadajemy pytań, a dlaczego? A gdzie zawiniłem? To jest nieistotne. Istotne jest to, żeby czytać Pismo Święte i przeorać swoją głowę, bo człowiek ma największy wpływ i autorytet do swojego życia. To nie jest tak, że diabeł przychodzi, że wysłał szwadrony anielskie po to, żeby cię zgnębiły, bo tak nie jest. I nie ma mocniejszego słowa pod niebem, nad niebem, na ziemi niż Jezus Chrystus. Nie ma. Posłuchajcie, przyprowadzam was teraz do miejsca autorytetu tego, kim jesteście. Jaką masz moc w imieniu Jezus. Jak prosta modlitwa może łamać naprawdę trudne rzeczy. Nieważne, kto na ciebie nakłada ręce.
Jeżeli przyjdziesz do dziecka i powiesz Bogu, że teraz wierzysz w to, że ono cię uwolni, a ono nie wypowie ani jednego słowa, to tak nastąpi, bo uwolniłeś wielką wiarę w to. Amen. Nie może być tak, że przychodzi diabeł i mówi, że modlitwa nie działa. Nie pomyślisz o tym. Nikt ci tego nie szepnie, ale tak poczujesz. A potem nie przyjdziesz. I masz zdeptany autorytet tego, kim jesteś i uważasz, że nikt nie jest ci w stanie usłużyć. A to jest nieprawda. Nieprawda. Największym naszym wrogiem jest nasz nieprzerobiony umysł. Bóg ma największy autorytet. Jezus za nas umarł. Nic tego nie przeskoczy. Nic tego nie zmieni. I nie potrzebujesz nikogo i niczego, żeby wyjść z miejsca, w którym jesteś. Naprawdę właziłam, słuchajcie, przez swoją głupotę w takie miejsca, że masakra. To tylko wywrotowiec potrafi tak wejść. Więc proszę was, nie podważajcie modlitwy. A jeżeli potrzebujecie, módlcie się w ogóle jedni za drugich. Nie prorokujcie do siebie, błagam. Ale módlcie się jedni za drugich. Nie uzdrawiaj, nie terapeutyzujcie się nawzajem. Ale jak ktoś przychodzi z problemem, to stawaj w modlitwie. Módl się o niego. I podnoś go Bożym Słowem. Amen. To proste jest. Kiedyś przyszła do mnie pewna rodzina. I powiedzieli mi, że chcą, żebym im usługiwała. Tak hucznie. Więc dzwonili do mnie z problemami. Jak zdradziłem mi, co jest ich problemem na dzień dobry, to ja tak wiszę na tym telefonie i myślę, Boże, ta chciała się zabić. Ci byli gwałceni. Ten się tnie, tamten kaleczy. Ta chce popełnić samobójstwo. I tak sobie myślę, Boże, no ja nie dam rady. To jest po ludzku niemożliwe. Ja, Boże, nie jestem duszpasterzem. Niech oni idą na terapię. A Bóg powiedział do mnie, powiedz im moje słowo. Amen. Więc zaczęłam im mówić to, co mówi Bóg. One jedno, a ja drugie. Ale przecież tak powiedział. One jedno, a ja drugie. Ale przecież tak powiedział. I myślę, Boże, pomodlę się, bo to potrafię. Amen. Nic więcej nie potrzebujesz. Amen. Amen.